Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nasza sala jest wypełniona. Szkoda, że nie możecie popatrzeć z mojej strony na to, co się tutaj dzieje. Piękny widok. Piękny widok. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym przywitać gości, których powinienem przywitać. Pewnie w następnych dniach będzie też trochę więcej powitań, bo na wieczorne społeczności pozapraszałem trochę gości, chcą być z nami. Ale może zacznę od tych najbardziej egzotycznych, dalekich naszych gości. Sam nie wierzę, że to prawda, ale przyjechało do nas dwóch braci, których będę potem bliżej przedstawiał, kiedy będą już mieli usługiwać. Wspaniali, fantastyczni bracia, których szczerze kocham i z którymi mam okazję gdzieś tam spotykać się w różnych gremiach. Chciałbym, żebyśmy powitali naszych dwóch braci, jeden z Malezji, drugi z Singapuru. Ong Sek Le Ang i Dominic Yeo. Would you show yourself, please? Jeszcze chciałbym przywitać Wojtka Włocha. Gdzie jesteś, Wojtek? Znaczy, przepraszam, prezbitera Naczelnego Kościoła Bożego. Bracie prezbiterze, bardzo serdecznie Cię witam. I tak się trochę dowiadywałem, kogo mamy z seniorów, bo postanowiliśmy zaprosić seniorów na nasz synod, tych, którzy nam usługiwali. I z tego, co widzę, mamy dwóch. Brat Ferdynand Karel. Bracie, witamy Cię bardzo serdecznie. I w ostatniej chwili brat Zdzisław Gąsierowski. Bracie, witamy Cię bardzo serdecznie. Tak się zastanawiam, czy brata Michała Chydzika, nie wiem, czy Ciebie witać, bracie, jako seniora. Nie, jego nie. Bracia mi tu podpowiadają, żebym brata Bolesława Osieczko przywitał, ale jego nie przywitam. On reprezentuje zbór tutaj. Miłujemy Cię, ale jako seniora Cię nie witamy. Bracie Michale, jakże się cieszymy. Nie wiem, czy jesteś seniorem, czy młodzieńcem. Chwała Bogu, że jesteś. Witamy Cię bardzo serdecznie. Ponieważ czas biegnie, pozwólcie, że przejdę do czytania Bożego Słowa. Przeżywam pewne słowo od przynajmniej kilku tygodni, by nie powiedzieć, że więcej niż od kilku tygodni, z przekonaniem, że to słowo jest dla nas, dla tego gremium, dla naszego Kościoła. I pozwólcie, że będę czytał z Księgi Jozuego, 5 rozdział, od 13 do 15 wiersza. Jest tam historia Jozuego, który znajduje się pod Jerychem. Czytajmy. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Zanim przejdę dalej, chciałbym pokazać kilka faktów, które nastąpiły przed tym fragmentem Bożego Słowa. Najpierw to cudowne powołanie Jozuego, kiedy usłyszał, Mojżesz, mój sługa, nie żyje. Teraz Ty weź ten lud i przeprowadź ich na drugą stronę Jordanu. Poprowadź ich do ziemi obiecanej. Myślę, że wszyscy z nas kochamy takie chwile, kiedy Pan przypomina nam nasze powołanie. Kiedy przypomina, do czego zostaliśmy powołani, do czego zostaliśmy stworzeni, wracamy często do takich chwil. Przeżywamy to, jest to wspaniałe zadanie.
Ale zaraz potem, po powołaniu go do tego zadania, nastąpiło wyzwanie. Trzeba było postawić nogi w Jordanie. Wiecie, czasem to bywa tak, że pewne wyzwania, które nie są niczym szczególnie skomplikowanym dla niektórych osiłków, dla Bożego ludu wydają się bardzo skomplikowane, bo założę się, że nie jeden byłby w stanie przepłynąć 4 razy w tą i z powrotem Jordan. Ale tam trzeba było przeprowadzić cały Boży lud. To nie sztuka zrobić to, co ty sam możesz zrobić. Sztuka zrobić to z Bożym ludem. Więc oni musieli postawić swoje stopy w rzece Jordanie. I to była pierwsza próba, która nastąpiła w życiu Jozuego. Co się stanie? Czy Bóg się przyzna do niego, do nich, kiedy jest Boże powołanie, a potem trzeba te stopy postawić w Jordanie? Co się wydarzy? I być może Jozue z wielkim drżeniem serca obserwował te wydarzenia, ale ta woda Jordanu się rozdzieliła i ci chorzy, ten ładunek, te malutkie dzieci, ci starcy, ludzie, którzy być może nie byli w stanie przepłynąć tego Jordanu, przeszli suchą stopą. Co sobie myśli przywódca, który doświadcza takich wielkich cudów? Czujemy się mocni. Czujemy się silni. Spełniają się marzenia. Oto Boży lud wkracza pod osłoną Boga do Bożej łaski, pod osłoną Bożej łaski do ziemi obiecanej. Właśnie osiągamy to coś, co jest tak szczególne. Doświadczamy tego poczucia wybrania i doświadczamy jeszcze jednej rzeczy, że jesteśmy bardzo szczególni. Bardzo szczególni. To jest coś, co jest i prawdą, i niezwykle trudnym doświadczeniem. Myśleć, jak bardzo jesteśmy szczególni. Czasem to jest tak, kiedy dociera do nas to uczucie wybrania, uczucie powołania, to marzenie o Bożej chwale w naszym życiu. Z determinacją się zmierzamy z tym i czasem mamy takie odczucie, no teraz my pokażemy, jak się zdobywa tę ziemię obiecaną. Mam nadzieję, że nam wszystkim to uczucie jest obce. Ale Boży plan zakładał więcej. Wtedy wydarzyła się jedna rzecz. Co robi chrześcijański przywódca, który osiąga sukces? Co robi chrześcijański przywódca, który ogląda cuda? Co robi chrześcijański przywódca, który doświadcza, że Bóg przy nim stoi i że chwała Boża objawia się w jego życiu? Co robi chrześcijański przywódca, którego Bóg wywyższa na oczach całego ludu i pokazuje, że to właśnie on jest tym wybranym, że jego modlitwy Bóg wysłucha, że jego próśb Bóg wysłucha, że ze względu na niego Bóg będzie błogosławił Boży lud? Co robi chrześcijański przywódca? Prężymy nasze muskuły. Jestem świetny. Jestem wspaniały. Szkoda, że tak późno przyszedłem na ten świat. Ja bym im wszystkim pokazał. Sukces często nas zabija. I Jozue, kiedy zobaczył, jak cudowne rzeczy dzieją się w życiu jego własnym i w życiu całego Bożego ludu, robi następnie rzecz, która mnie zadziwia i myślę, że to jest najwyższa szkoła duchowego przywództwa. Wiecie, co robi Jozue? Mówi tak. Odnieśliśmy sukces. Bóg nas pobłogosławił. Objawiła się chwała Boża. Pewnie pytacie, jaki następny krok. Tak? To wam powiem. Sprawdźmy, jak wygląda nasza relacja z Bogiem. Sprawdźmy, czy wszystko jest w porządku w nas. Sprawdźmy, czy przymierze z Bogiem kwitnie, czy podobamy się Bogu, czy patrzy w nasze serca i czy Jemu się podobamy, czy wszystko jest z nami w porządku. Bardzo niewielu przywódców myśli w takich kategoriach. Więc Jozue zaczyna sprawdzać. Starsi Izraela zaczynają sprawdzać jakość ich relacji z Bogiem. Zaczynają się przypatrywać sobie samym i w końcu jeden mówi tak. Młode pokolenie jest nieobrzezane.
Młode pokolenie nie trwa w przymierzu z Bogiem. Coś jest nie tak z nami. Doświadczyliśmy cudów. Weszliśmy do ziemi obiecanej, ale patrzcie, część naszego jestestwa, część naszego życia nie jest poddana Bogu, nie jest poddana przymierzu z Bogiem. Zróbmy coś z tym. I oni zamiast biec do przodu i walczyć, wyciągać miecze i mówić, teraz wszystkim pokażemy. Zaczynają mówić, my musimy coś z sobą zrobić. My musimy coś w naszym życiu zmienić. Musimy zmienić coś w naszych sercach. Nasza relacja z Bogiem jest niewłaściwa. Przyjrzyjmy się sobie. Nie jesteśmy poddani przymierzu. Nie jesteśmy poddani Bogu tak, jak należałoby. I wtedy obrzezują młode pokolenie. I niekoniecznie mam na myśli to, że w naszym przypadku musimy się zająć tylko młodym pokoleniem. Chcę powiedzieć przez to, zajmijmy się sobą i sprawdźmy, jaki jest stan naszego przymierza z Bogiem. Sprawdźmy, co tam w naszych sercach gra. Sprawdźmy, jak jest naprawdę. Zapomnijmy o świecie całym i zobaczmy, jak wygląda moje przymierze z Bogiem. Moja relacja z Nim. Czy podobam się Bogu? Czy wszystko w porządku? Dzisiaj warto zapytać, jaki jest stan Twojej relacji z Bogiem. Warto zapytać, jaki jest stan mojej relacji z Bogiem. Czy odnosisz sukces, czy nie? Warto zapytać, co się dzieje między Tobą a Bogiem. Jak tam naprawdę jest? Sukces, wzniosłe wizje, wzniosłe plany nie przeszkodziły Izraelowi w naprawieniu tego, co było do naprawienia. I dałby Pan, żeby nam nigdy nie brakowało tej determinacji, by przyglądać się sobie oczami Ducha Świętego, który prowadzi nas pod krzyż, który prowadzi nas do uświęcenia, oby nigdy nie zabrakło nam tej determinacji, byśmy zawsze powiedzieli, czy sukces, czy nie, ale jak to wygląda między mną a moim Bogiem. Podobnie tak, jak powinniśmy się przyglądać naszym małżeństwom. Może mamy pracę, może mamy dzieci, może dom zbudowaliśmy i samochód kupiliśmy, ale jak wygląda między mną a moją żoną? Jak to naprawdę jest? To jest niezwykle istotne. Podziwiam Jozuego, bo po spektakularnym sukcesie mówi tak, zastanówmy się, jak to naprawdę jest. Nigdy bracia, siostry też tu są, nie zapomnijmy zapytać Boga o prawdziwość relacji naszej z Bogiem. Za każdym zakrętem życia, za każdym nowym wyzwaniem w służbie, po okresie walki i zwycięstwa pojawiają się nieobrzezane, niepodporządkowane Bogu myśli, działania, decyzje i relacje. Poddaj to Bogu. Poddaj to Bogu. Punkt drugi. Niesamowicie Bóg mocno przemówił do mnie ostatnio tym słowem. Przed bitwą o Jerycho Jozue pewnie się zastanawia, co tutaj zrobić z tym miastem. Grube mury, obwarowane miasto, co tu zrobić? I jak to dobry przywódca idzie gdzieś tam na zewnątrz, żeby się zastanowić, co zrobić. Dostrzega pewnego wojownika z bronią i zadaje mu najbardziej racjonalne pytanie ze wszystkich. Czy jesteś z nami, czy z wrogami? Nie wiem, czy wiecie, że świat się dzieli na naszych i na wrogów. Nawet i w tej chwili, w życiu każdego z nas. Świat się dzieli na naszych i na wrogów. I kiedy on zadaje to pytanie temu rycerzowi, ten rycerz daje mu najgłupszą odpowiedź, jaką można sobie wyobrazić. Mówi, czy jesteś z nami, czy z naszymi wrogami? A on mówi, nie, przyszedłem teraz. A potem mówi tak.
ja jestem hetmanem wojska Pana. Innymi słowy, ja jestem Panem. Ja się nie przyłączam do nikogo. Chciałbym, byście mnie posłuchali, niekoniecznie łapiąc za słówka, bo pewnie w Biblii też znajdziemy taki fragment, gdzie jest powiedziane, że Pan stoi po czyjejś stronie. Chciałbym, żebyście posłuchali mnie spokojnie odnośnie tej idei. Świat jest poukładany tak, że nam się ciągle wydaje, że Pan Bóg jest po mojej stronie i przeciwko naszym wrogom. Że Bóg za mną stoi. Że Pan Bóg jest jakby moją własnością. A ten hetman wojska Pana mówi tak: nie, ja się nie przyłączam do kogo, do nikogo. Ja nie jestem kimś, kto stanie po twojej stronie. Nie jestem wcale z tobą, Jozue. Ktoś by powiedział: jak to nie jesteś? Przecież my jesteśmy Izrael, jedyny prawdziwy Boży lud, chwała Boża się objawia. A ten mówi: nie. Pan do nikogo nie należy. Pan nie należy też do ciebie. Pan nie jest twoją własnością. Pan nie musi uczestniczyć w twoich drogach, w twoich planach, w twoich ścieżkach, w twoich przekonaniach, w twoich strategiach. Pan nie musi w tym uczestniczyć, bo on jest ponad, on jest wyższy. Może być najwyżej odwrotnie. Ty możesz się do Pana przyłączyć. I tak się nieraz zastanawiam, czy tam na tych polach pod Jerychem to Pan przyszedł, żeby pomóc Izraelowi, czy być może Izrael przyszedł, bo taka była Boża wola, bo tak ich Bóg prowadził, bo tak się działo w życiu tego narodu, bo Bóg tak postanowił, a nie przyłączał się do Izraela przeciwko komukolwiek. Taka była Boża wola. Myślę, że Jozue nauczył się najważniejszej lekcji swojego życia, że Pan nie jest jego własnością. Niesamowicie ważna myśl. Pan nie jest niczyim pracownikiem. Pan nie jest na niczyje rozkazy, nawet na rozkazy Kościoła Zielonoświątkowego. Pan nie jest zdany na niczyje emocje. Pan nie jest zdany na niczyje plany. Pan jest Panem. A co najwyżej ja mogę się do Niego przyłączyć. Nasz plan, nasz gniew, nasz entuzjazm. Czasem zachowujemy się tak, jakbyśmy byli właścicielami naszego Boga. I mówimy: Panie, Ty oczywiście jesteś po mojej stronie, prawda? A Pan mówi: nie, nie jestem po Twojej stronie. Co najwyżej to Ty możesz być po mojej stronie. I lepiej, żebyś był, lepiej na tym wyjdziesz, bo ja po twojej stronie nie jestem i nigdy nie będę. Ja nie będę na twoje rozkazy. Ja nie będę błogosławił tego, co ty chcesz błogosławić. Możesz najwyżej zrobić to, co ja błogosławię. Czy nie wydaje się wam, bracia, siostry, że czasem wykręcamy Bogu rękę, żeby stanął po naszej stronie? Nie? To zapytam cię o twoje spory i konflikty. Po czyjej stronie jest Bóg? Po twojej oczywiście, co? Po twojej. Zapytam cię o twoje spory i konflikty. Pomyśl sobie o kimś, z kim masz konflikt albo spór. Prawda, że Bóg jest po twojej stronie? Masz go w kieszeni, nie? Będziesz mu mówił, co zrobić. A Pan mówi: o nie, kochany, ja jestem Panem. Ja jestem Panem. Pójdźmy trochę dalej. Dotykamy tutaj niezwykle ważnej kwestii, bo musimy zapytać samych siebie, nie czego my chcemy od Boga, ale musimy zapytać, jaka jest Jego wola dla naszego Kościoła. Niesłychanie ważna kwestia. Bo musimy wiedzieć, jaka jest Boża wola, aby się do tej Bożej woli podłączyć. To my się przyłączamy do Pana, a nie Pan do nas. Dlatego pytamy o Bożą wolę, żebyśmy się my przyłączyli do tej Bożej woli i powiedzieli: niech stanie się Twoja wola jako w niebie, tak i na ziemi. Jako w niebie, tak i w moim życiu.
Pewnego dnia do Dawida przyszli pewni ludzie. On był wtedy banitą, uciekinierem. Chronił się przed Saulem. I przyszli do niego pewni ludzie, wtedy, kiedy był w najtrudniejszym, najczarniejszym momencie swojego życia. I mówią, my będziemy z tobą. I wtedy Dawid do nich powiada tak. Czy przyszliście, żeby ze mną naprawdę być, czy może po to, żeby mnie zdradzić? I kiedy ci ludzie zaczynali myśleć o tym, Dawid mówi, ja niczego złego nie zrobiłem, więc mam nadzieję, że wy też przyszliście do mnie w szczerych zamiarach. Jeżeli macie szczere zamiary, to ja otworzę swoje serce przed wami. I wtedy Duch Święty ogarnął, nie pamiętam jak on się nazywał, Amasjasz, ale nie jestem pewien. I mówi tak, twoi jesteśmy Dawidzie. Twoi jesteśmy Dawidzie. Niezwykła prawda dotycząca życia także wielu z nas. Chcę ciebie zapytać, bracie, siostro, do kogo się podłączasz? Do kogo się przyłączasz w swoim życiu? Jakie są twoje asocjacje? Z kim się utożsamiasz? Z jakimi dziełami? Z jakimi nawet osobami? Powiedz mi, do czego się podłączasz, a ja ci powiem, kim jesteś. Pewnego dnia, krótko po tym wydarzeniu w Jerycho, był taki pewien człowiek, nazywał się Achan. Postanowił, że nikt mu tutaj ględzić nie będzie, on wie, co ma zrobić. Kiedy rozkaz Pana był taki, nie weźmiecie złota, szat, srebra, niczego nie weźmiecie z Jerycha, wszystko zniszczycie, on lepiej wiedział, co ma zrobić. I do czego się przyłączył? Do swojego serca, do swoich własnych dróg. Zapragnął, żeby Bóg był po jego stronie. Co oni mi tam będą opowiadać? Jaka tam Boża wola? Jakie tam, tak mówi Pan? Nie będą mi tutaj mówić. Ja wiem lepiej. Ja żyję wystarczająco długo na tym świecie, żeby dobrze wiedzieć. I co zrobił? Przyłączył się do swoich własnych dróg. Wybrał raczej swoje własne drogi. Zobaczcie, ile zniszczenia dla niego i dla całego Izraela to spowodowało. Dlaczego? Bo jak się człowiek przyłącza do swojego serca, nie mylę się, dobrze słyszycie? Kiedy człowiek przyłącza się do swojego serca, to zaczyna się dramat w jego życiu. Powiedz mi, do czego się przyłączasz, a ja ci powiem, kim jesteś. Musimy zrozumieć, jak wielki, wzniosły, wszechmogący jest Bóg, który jest nad nami, który panuje nad nami. Bóg nie jest naszą własnością i nigdy naszą własnością nie będzie. Kiedy Dawid przed swoim synem Absalomem musiał uciekać z Jerozolimy, różnie ta ucieczka wyglądała. Niektórzy przyszli z błogosławieństwem, niektórzy wyzywali, niektórzy rzucali w niego kamieniami. I przychodzi do niego kapłan i mówi, weźmy Arkę Przymierza z sobą. Tak? Weźmy Bożą obecność. Co, przecież nie zostawimy tej Arki Absalomowi. Dawidzie, to twój wróg. Boża obecność z takim jak Absalom nie może być. Prawda? Trzeba ochronić Arkę przed tym Absalomem wstrętnym, buntownikiem. I Dawid wtedy mówi tak. Przestań. Co ty opowiadasz? Ja mam zabierać Arkę dla siebie, dlatego że przechodzę trudności, czy kłopoty, czy upadki, czy wzloty w moim życiu? Jeśli Pan mnie dzisiaj wygania, to niech powącha ofiary. Ale jeśli podobam się Bogu, to może Pan pozwoli, że to ja wrócę do Arki. Że to ja oddam pokłon Bogu. To ja przyjdę do Boga, bo Bóg nie jest moją własnością. Bóg nie jest moją własnością. Ja mogę się poddać Bożej obecności. Ja mogę być kimś, kto jest przed Panem, kto szuka Boga, ale Bóg jest większy ode mnie. Ależ niesamowita mądrość. Powiedz mi, do kogo i do czego się przyłączasz.
a ja ci powiem, kim jesteś. Kilka lat temu postanowiliśmy, że zakładanie nowych zborów będzie dla nas fundamentalnym zadaniem. Tak czułem to w swoim sercu i tak to dzisiaj czuję. I wiecie, kiedy jeżdżę na konferencje różne, jestem zaszokowany jedną rzeczą, którą Bóg czyni na całym świecie. Wiecie, co jest sprawą numer jeden na konferencjach, na przykład Assemblies of God, jak byliśmy tam w sierpniu? Zakładanie zborów. Na całym świecie zadaniem numer jeden dla Kościoła teraz, w teraźniejszych czasach, jest powoływanie do życia nowych kościołów. Powiedz mi, do czego się przyłączasz, a ja ci powiem, kim jesteś. Powiedz mi, do kogo się przyłączasz, a ja ci powiem, kim jesteś. To jest niezwykle istotne, żebyśmy w swoim życiu zawsze wokół siebie mieli ludzi, którzy będą w stanie nieco nas rozciągnąć. Dać nam wzrost. Dać nam motywację do tego, by moje życie się zmieniło. Nie ukrywam, że chociaż dla mnie osobiście i myślę dla nas jest niezwykłym zaszczytem to, że są nasi bracia tutaj z nami. Ja jestem tak szczęśliwy, że mogę mieć do czynienia z takimi mężami Bożymi jak oni. Nie dlatego, że się czuję równy nim, ale dlatego, że są ludzie, którzy mogą rozciągnąć moje życie. Do czego się przyłączasz? W czym widzisz swoje środowisko? Powiedz mi, do kogo, do czego się przyłączasz, a ja ci powiem, kim jesteś. Myślę, że warto, byśmy to rozważyli głęboko w naszych sercach. Po co to wszystko? Bo Słowo Boże powiada tak. Żyję już. Pamiętacie? Żyję już nie ja. To nie jest tak, że ja jestem taki super, że się Pan Bóg do mnie przyłączył. Pan Bóg pozwala mi umrzeć. Pan Bóg pozwala umrzeć Markowi. Pan Bóg pozwala umrzeć pragnieniom Marka, przekonaniom, poglądom, drogom, emocjom, tym wszystkim motorom, które pchają nas gdzieś do przodu. I mogę powiedzieć, nie, chyba nie mogę, przepraszam, chciałbym powiedzieć, żyję już nie ja. Gdybyście mnie zapytali, czego chcę, to chciałbym odpowiedzieć, nie mam pojęcia, zaraz zapytam Pana. Gdybyście mnie mieli zapytać o jakieś poglądy, tak mówiąc obrazowo, to chciałbym mieć zdolność powiedzieć, nie mam pojęcia, zaraz zapytam Pana. Co będziesz robił? Jaka jest wizja dla ciebie, dla twojego życia? Nie mam pojęcia. Ja już nie żyję. Żyje we mnie Jezus. Żyje we mnie Jezus Chrystus. Bracia, siostry, tak dużo jest nas. A Pan jest ponad wszystkim. On się nie przyłącza do nikogo. On po niczyjej stronie nie stoi. Najwyżej my możemy do Niego się przyłączyć i stanąć po stronie Pana. I lepiej, żebyśmy tak uczynili. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Kiedy Jozue usłyszał, że stoi przed wodzem wojska Pana, od razu wiedział, jakie role komu przypadają. Zobaczcie, on nie mówi, Panie, to świetnie, że z nami jesteś, bo my mamy Jerycho do zdobycia. Aleluja! We właściwym momencie przyszedłeś. Nie. Jozue nie mówi tak. Jozue nie mówi, wiesz, bo mamy plany, mamy wizję. Zdobędziemy ziemię obiecaną, a tam tylu wrogów. Zrobimy to razem. Tak, Panie?
Nie. Jozue mówi tak. To co rozkaże mój Pan? Zerknę na ten fragment. Co rozkaże mój Pan słudze swem? Ja już nie wiem, Boże, o co Cię prosić. Boże, ja już nie wiem, jak to ma wyglądać. Co mi rozkażesz? Powiedz mi, co mi rozkażesz? Być może wielu z nas pomyślałoby, powiedz mi, jak mam zdobyć Jerycho. I Pan mu powiedział. Ale zanim Pan mu powiedział jedną najważniejszą rzecz na świecie. Jak zdobyć Jerycho? Powiedzieć wam? Wcale nie okrążać. Chcesz wiedzieć, jak zdobyć Jerycho? Jak pokonać góry w twoim życiu? Zdejmij obuwie ze swoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. To jest odpowiedź na przebudzenie w Polsce, na pokonanie wrogów, na zdobycie Jerycha, na przejście trudności. Zdejmij obuwie ze swoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Niesamowite słowa. I wtedy on pada na twarz przed Panem. Zbyt mocno do Królestwa Bożego wkrada się kultura korporacyjna. Myślimy kategoriami zadań. I ważniejszym pytaniem dla wielu z nas są owoce i nasze osiągnięcia, niż to, ile razy byłem przed Panem obnażony, ze zdjętymi butami, ile razy leżałem przed Panem, szukając Bożej obecności, szukając Bożej chwały, szukając Bożej mocy. To się bardziej liczy niż wszystkie sukcesy naszego życia. Zdejmij obuwie ze swoich nóg. Bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Jeśli Pan jest Panem, jeśli Pan przychodzi do twojego życia, to nie porozmawiasz z Nim aż tak bardzo o tym, co tam trzeba zrobić, ale najpierw porozmawiasz z Nim o tym, jak się Jemu poddać, jak oddać Mu hołd, jak być obnażonym przed Panem. Wiecie, w dzisiejszych czasach, w naszej kulturze my nienawidzimy tego, by być obnażonym przed Panem i powiedzieć, Boże, to ja już nic nie wiem, ja już nic nie rozumiem, pokaż mi, jak to naprawdę jest. Podstawowe zadanie wielu z nas, myślimy, takie jest. Pokaż, że jesteś silny. Pokaż, że wiesz. Pokaż, że rozumiesz. Pokaż swoją wizję. Pokaż, jak wspaniałym jesteś przywódcą. Jedyny wspaniały przywódca to jest ten, który leży obnażony ze swojej własnej skorupy przed Bogiem i mówi, Panie, Ty mi powiedz. Panie, Ty wiesz. Panie, Ty wiesz. Przeczytałem ciekawy fragment w księdze Habakuka. Tam jest opisane tak. O groźbie Boga dla tych, którzy swoją siłę uważają za Boga. Habakuka, 1:11. Bóg mówi tak, ty swoją siłę uważasz za Boga. Chołubisz swoją siłę, czcisz swoją siłę. Myślisz, że to jest wielki skarb. Nie, to nie jest skarb. To jest Bożek, któremu się kłaniasz. Tak mówi Biblia Warszawska. Biblia Warszawsko-Gdańska mówi, siłę swoją uczynili bóstwem. A Biblia Tysiąclecia mówi, przestępcą jest ten, kto ubóstwia swoją siłę. Siostry i bracia, powiedzmy sobie szczerze, kogo najbardziej podziwiamy w tym świecie, nawet w tym świadku, w tym naszym świadku chrześcijańskim? Podziwiamy najsilniejszych. Tak? Czy podziwiamy tych, którzy leżą przed Bogiem? I może niewiele potrafią, niewiele myślą, ale są przed Panem. Przewartościowaliśmy pewne rzeczy. Zaniechajmy postawy, kiedy nie musimy już Boga o nic pytać. Kiedy nie musimy już dbać o swoje uświęcenie. Zaniechajmy postawy, kiedy nie musimy już błagać. Kiedy nie musimy dbać o naszą relację z Bogiem. Żadną siłą jest oddanie się wyłącznej strategii, działaniom, misji, wizji, bez leżenia obnażonym przed Bogiem. Obnażonym duchowo, ze złamanym sercem i skruszonym duchem. To nie jest żadna siła.
Może destrukcyjną siłą jest to, że w swojej pysze uważamy, że nasze działania, przekonania, dążenia pozwalają patrzeć z góry na wszystko i na wszystkich. Moją siłą jest leżeć przed Panem. Moją siłą jest znać Boga. Jak często leżysz przed Bogiem obnażony, bez udawania, bez pokrętnego tłumaczenia różnych swoich dróg i decyzji. Jak człowiek, o którego życiu tylko Pan może zdecydować. Panie, zrobisz ze mną, co chcesz. Oto jestem. Ostatnio wpadła mi do ręki książka Franka Bartlemana. To jest historyk przebudzenia na Azusa Street, tam gdzie się narodziło to przebudzenie zielonoświątkowe. Książka ma tytuł Azusa Street, How Pentecost Came to Los Angeles. I on pisze tam tak. W ogóle jak czytałem tę jego książkę, stwierdziłem, że gdyby u mnie się pojawił taki człowiek jak ten Bartleman, to bym powiedział, wariat, wystrzegajcie się go, bo nam zbór rozwali. Powiem szczerze, tak bym sobie pomyślał. On tak zachęcał do modlitwy, do szukania Boga, do szukania Bożej twarzy. I mówi tak. Kościół Nowego Testamentu wydawał się tracić ducha modlitwy. Ponad 100 lat temu, podczas gdy poszerzała się działalność organizacyjna. Teraz próbowali przerzucić służbę modlitwy na kilku z nas. Wiedziałem, że Bogu się to nie podobało i stało się to dla mnie brzemieniem. Zajęli się zbyt wieloma drugorzędnymi sprawami. Zaczęło wyglądać na to, że Pan będzie musiał znaleźć inne ciało. Niesamowita sprawa. Ten człowiek, który doświadczył przebudzenia na Azusa Street, przebudzenia, które zmieniło oblicze tego świata, zaczęli od tak intensywnej modlitwy i mówili, my musimy się modlić, bo te sprawy organizacyjne niczego nam nie zmienią. Najpierw trwajmy w modlitwie, najpierw módlmy się, a potem niech Bóg czyni. Powiem tak, dla wielu z nas, a może dla wszystkich z nas, zaczęła się pora nawrócenia. Nadeszła pora nawrócenia. Pewnie zaczynając ode mnie. Nie nawracajmy innych. Nawracajmy samych siebie. Abyśmy znali żywego Boga. Żebyśmy znali Jego ścieżki, Jego wolę i Jego piękno. Myślę, że zwycięstwo jest przed nami. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale tak naprawdę teraz jest czas na ukorzenie się przed Bogiem. Bóg mówi jasno, sercem złamanym i duchem skruszonym nie wzgardzisz, o Boże. Nie wzgardzisz, o Boże. Za czasów Azusa Street, ponad 100 lat temu, były nieco inne obyczaje. Nie chcę powiedzieć, że tamte były lepsze, teraz są gorsze. Ale w zborach, w każdym zborze była ławka pokutna. My teraz prosimy ludzi do przodu i wkładamy ręce. Dobrze, że tak robimy, tak powinniśmy robić. Ale tam była ławka pokutna. Kiedy ludzie dotknięci byli mocą Bożego Słowa, kiedy ludzie byli dotknięci tym, co Bóg mówił, przychodzili do tej ławki. I tam wypłakiwali swoją duszę. Wypłakiwali stan ich serca, prosząc Boga, by okazał im zmiłowanie. By okazał im miłosierdzie, by uczynił coś dla nich. Siostry i bracia, jakże często jesteśmy w sytuacji, kiedy nawet nie potrafimy już płakać nad sobą. Jesteśmy tak zawzięcie, skoncentrowani na różnych sprawach naszego życia, tak zdeterminowani, że nawet nad sobą nie potrafimy płakać, podczas gdy pora jest na to. Ile razy nie możemy powiedzieć, Boże, no chciałbym zapłakać, ale nie mogę. Może chociaż zawołamy, Boże, zmiłuj się. Boże, zmiłuj się nade mną, zmień moje życie, zmień moje serce. Może jednak teraz, dzisiaj,
Kiedy Pan wydaje swój rozkaz, możemy ukorzyć się przed Bogiem. Powiedzieć: Panie, ja nie jestem Panem. Ja nie jestem Królem. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Królem. Ty jesteś Bogiem żyjącym na wieki. Najbardziej opłaca mi się umrzeć dla siebie, żebyś Ty żył, byś Ty królował. Zróbmy dzisiaj miejsce na ławkę pokutną. Może nikt na ciebie nie będzie wkładał rąk, ale może potrzebujesz dzisiaj ukorzyć się przed Panem i powiedzieć: Boże, to ja potrzebuję Twojej łaski. To ja potrzebuję, byś moje serce zmienił, byś zmienił moje myślenie, byś zmienił moje emocje, byś zmienił moje życie i by coś się w moim życiu stało. Siostry, bracia, wierzę, że to jest Boże Słowo dla nas na dzisiaj. Pan ma zwycięstwa dla nas i przed nami, ale dzisiaj jest czas ukorzenia się przed Bogiem i uczynienia Jezusa Panem mojego życia.